Siemanko. Dzisiaj oprócz stali, spawania, cięcia mamy też drugą branżę. Jest to gospodarstwo rolne. Chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj traktor Deutsch Fahrer Agrostara 6.71 o mocy 165 koni. Jest to maszyna z 97 roku. Mamy ją chyba teraz będzie drugi albo trzeci sezon. Sprawuje się dobrze, żadnych takich poważniejszych awarii nie ma. Można powiedzieć naprawy bieżące. Spiętego mamy go z zestawem uprawowo-siewnym firmy Kuhn. Jest to zestaw nabudowany na broń HRB 303, siewnik czy Venta LC302. Na redlicy talerzowej, koła dwumiotające, pojemność zbiornika bodajże 1200 litrów. Zestaw mamy już teraz trzeci rok będzie, jesteśmy w sumie dość zadowoleni z niego. Co to mogę powiedzieć o tym zestawie? Zęby, wymiana zębów. Także wymiana zębów jest na zawleczki nieprzykręcana, znaczniki do pionu, unoszone boczne ekrany, wał standardowy, siewnik, jeżeli chodzi o siewnik, rydzice talerzowe, koła dociskające, znaczniki posiewne. Taki szczerze mankament jeden, który na przykład możemy tu wymienić, to schody wchodzenia do góry. Są tak ciężko, żeby je rozłożyć. Ktoś tak bardzo mało inteligentnie to pomyślał, że naprawdę trzeba się naszarpać, jeszcze szczególnie, że mamy te koła, mamy te druty zagarniające. Dopiero wtedy, jak już się wychylimy, naszarpiemy, możemy je otworzyć. Reszta, można powiedzieć, jest w porządku. Klapa metalowa od góry. Także środek też w porządku. Ładnie jest to wszystko wykonane. Uszczelka dookoła, także że jest gitara. Przejdźmy z powrotem do Deutsch Fahrera. Jak już mówiłem, jest to jednostka o mocy 185 koni. Takie podstawy w sumie mogę Wam powiedzieć, co pamiętam nawet. Koła 42 z tyłu, 34 z przodu, zbiornik paliwa 360 litrów. Jest to, można powiedzieć, taka stara maszyna. Zarazem ma odpowiedni rozstaw kół, ma widać jakieś obciążniki, ale jeżeli agregat waży 2,5 tony, sypiemy tam około tony, tutaj nie mam żadnych obaw, że coś się będzie podnosiło, jak przy nowych traktorach, które są bardzo zminimalizowane, żeby to wszystko było zwinne, a tak naprawdę poza wysoką ceną, wysoką mocą, nie jest do końca to praktyczne, jeżeli nie założymy mu przykładowo 1,5 tony do przodu. Maszyna, jak widać, w miarę, można powiedzieć, zadbana. Przejdźmy do środka. Mamy główny wyłącznik prądowy. Uważam, że bardzo fajna rzecz. Wielką zaletą jest skrzynia. Skrzynia naprawdę ogólnie uważam, że bardzo fajna. Jeżeli chodzi o obsługę, nie wiem, czy dobrze będzie widać. Mamy tutaj przyciski. Jest to, można powiedzieć, są to biegi. Od 1 do 9. Mamy tylnie szelki, czyli cały EHR, podnoszenie, opuszczanie, stop, kierunek jazdy, z tyłu jest taki przycisk, jest to sprzęgło. Tu mamy wyświetlane biegi. Rewers jest, można powiedzieć, wszystko mamy w jednej ręce. I podnoszenie, tylny szelek, i zmiana biegów, zmiana kierunku jazdy. Fajnie jest to wszystko skomponowane. Naprawdę wygodnie się jeździ, jak już ma się wprawę. Jest super, ułatwia to bardzo pracę, nie trzeba dużo tam machać. Była prezentacja na sucho, teraz można powiedzieć na żywo, w trakcie pracy. Siejemy łubin na zazielenienie, taki tam mały kawałek, hektar 30. Sami zobaczcie, jak to idzie. Maszyna idzie elegancko, pogoda też jest super, słoneczko ładnie świeci. Może jakiś sobie przypuszczę jak to robić na telefon, żeby bardziej było mnie słychać. Albo po prostu już czy czas, żeby zainwestować w kamerkę. Mamy moment zawracania, teraz już wrócimy do góry. Myślę, że trochę rady może być. Nie lepiej słychać. Jest to ostatni kawałek już naszych wiosennych zasiewów w 2019 roku. Przesiewaliśmy w tym roku 12 hektarów rzepaku, który nam nie poschodził jesienią.
Także już mamy, można powiedzieć, końcówkę. Cofnę sobie tutaj. Została taka mała działka, nie dość, że mały skrawek, to jeszcze pełno słupów. Ale jak to już pierwsze koty za płoty były, teraz będzie już końcówka, też damy radę. Tak to się sprawuje. Jeździ całkiem przyjemnie. Naprawdę sianie w ogóle całkiem przyjemne. No to wiosenne zasiewy 2019 uważam za zakończone. Kończymy. Ostatnie poletko, bardzo małe. Łubin. Skakanka już stoi. Zaraz ją spinamy z naczepą. I jedziemy po kurs palet. Także miłego oglądania. Do zobaczyska.